20 czerwca wspominamy błogosławionego Władysława Bukowińskiego, prezbitera. Władysław urodził się 4 stycznia 1905 roku w Berdyczowie na terenie dzisiejszej Ukrainy. Jego ojciec był agronomem i dyrektorem cukrowni. Jego matka pochodziła z rodziny włoskiej. Zmarła, gdy Władysław miał 13 lat. Wtedy jego ojciec ożenił się z jej siostrą. W domu rodzinnym panowała atmosfera dobroci i życzliwości. Władysław nauczył się pobożności, a szczególnie ukochał modlitwę różańcową. Rodzina wielokrotnie zmieniała swoje miejsce zamieszkania. W wieku 16 lat Władysław w 1921 roku zdał egzamin maturalny w Krakowie. Rozpoczął studia prawnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim. Ukończył też na tym samym uniwersytecie Polską Szkołę Nauk Politycznych. Dyplom magistra prawa otrzymał w 1926 roku. Następnie rozpoczął przygotowania do przyjęcia święceń kapłańskich. W tym celu studiował w seminarium w Krakowie i tam z rąk księdza kardynała Adama Sapiehy 28 czerwca 1931 roku przyjął święcenie kapłańskie mając 26 lat. Władysław pracował w parafiach w Rabce i Suchej Beskidzkiej. W 1936 roku na własną prośbę wyjechał do Łódzka na terenie dzisiejszej Ukrainy. Tam zaangażował się w pracę duszpasterską. Był też wykładowcą w seminarium. Po wybuchu II wojny światowej został proboszczem katedry w Łódzku. 22 sierpnia 1940 roku Władysław został aresztowany przez NKWD i skazany na 8 lat więzienia. 23 czerwca 1941 roku miał być rozstrzelany. Gdy leżał na ziemi, jeszcze rozgrzeszał innych skazanych na śmierć. Sam cudem uniknął śmierci, gdyż kula go nie dosięgła. Powrócił wtedy do pracy w katedrze. Kontynuował działalność duszpasterską, ale też pomagał wszystkim poszkodowanym przez wojnę. W nocy z 3 na 4 stycznia 1945 roku został aresztowany i osadzony w więzieniu w Łódzku, a potem w Kowlu i Kijowie. W wyniku śledztwa, które trwało pół roku, został oskarżony o zdradę władzy radzieckiej na rzecz Watykanu i skazany na 10 lat pracy w Gułagu. Władysław ciężko pracował w obozie w Czelabińsku, w rejonie jeziora Bajkał. Chorował, ale wszędzie gdzie był, sprawował funkcje kapłańskie. Spowiadał, odprawiał msze święte, prowadził modlitwy w wielkim ukryciu, gdyż było to surowo zabronione. 10 sierpnia 1954 roku zwolniono go z obozu i zesłano go do Karagandy. Tam pracował jako nocny stróż na budowie i prowadził tajne duszpasterstwo. Nie skorzystał z możliwości powrotu do Polski. Przyjął obywatelstwo ZSRR i prowadził specyficzne duszpasterstwo na terenie Rosji, Karagandy i Tadżykistanu. Docierał do ludzi, którzy od wielu lat byli pozbawieni opieki duszpasterskiej. Ciągle inwigilowany, karany, bez stałego miejsca pobytu, sam siebie nazwał latającym misjonarzem. Przetrwał wszystkie cierpienia, upokorzenia tylko dzięki modlitwie. Niestety był coraz słabszy. Trzykrotnie przyjechał do Polski. Proponowano mu wtedy pozostanie, lecz on, mimo coraz słabszego zdrowia, wracał do swojej wielkiej parafii na terenie Związku Radzieckiego. W końcu Władysław zmarł 3 grudnia 1974 roku z różańcem w ręku, z którym nigdy się nie rozstawał. Ksiądz Bukowiński spędził w więzieniach i obozach pracy w sumie 13 lat, 5 miesięcy i 10 dni. Wierzył, że Bóg go potrzebuje wśród zesłańców, i ufał Bogu mimo okrucieństwa ludzi poniżających ludzką godność. To właśnie miłość Boga sprawiła, że zachował swoją godność i nie dał się zatruć nienawiścią. Papież Święty Jan Paweł II pisał o słudze Bożym Władysławie Bukowińskim. Cieszę się, że postać tego bohaterskiego kapłana nie idzie w zapomnienie. Przeciwnie, pozostaje on w pamięci wielu jako heroiczny świadek Chrystusa i pasterz tych, którzy doświadczyli prześladowań z powodu wiary i pochodzenia. Nigdy ich nie opuścił, dobrowolnie poszedł na zesłanie, aby dzielić ich los.
Podczas beatyfikacji 11 września 2016 roku w Karagandzie ksiądz kardynał Angelo Amato powiedział o nim: w czasie prześladowań religijnych, pośród cierpień fizycznych i moralnych, ksiądz Bukowiński znajdował obronę w mocnej wierze w Boga i Jego opatrzność. W 1940 roku w Łucku, jak sam opowiadał, zapytany w więzieniu przez prowadzącego przesłuchania ateistę, co teraz robi, odpowiedział: modlę się. Na co drugi krzyknął: tu nie wolno się modlić. A ksiądz Bukowiński odpowiedział: dobrze, w przyszłości będę modlił się tak, żeby nikt tego nie zauważył. Świadkowie zgodnie potwierdzają, że prowadził życie kapłańskie także w więzieniu. Zrobił sobie paciorki różańca z chleba, a krzyżyk z drutu. Święta śpiewał wbrew zakazowi pieśni religijne. Franciszkanin ojciec Grabski relacjonuje, że codziennie po drodze do pracy w kopalni prosił go, by mu opowiadał historię świętego Franciszka. Obóz stał się dla księdza Bukowińskiego amboną, z której uczył miłości do Boga i pojednania z bliźnimi. Często mawiał: wiara kruszy mury. Gdy w 1955 roku można było wrócić do kraju, odmówił, by służyć wiernym w Kazachstanie, gdzie brakowało księży, podczas gdy w Polsce było ich wielu. Był misjonarzem w całej Republice Kazachskiej, spowiadał, odprawiał msze, chrzcił, katechizował. Był wśród upokorzonych i uciśnionych człowiekiem nadziei, przekonanym, że Kościół na wschodzie się odrodzi, a przede wszystkim, że Rosja powróci do Chrystusa. Módlmy się. Wszechmogący i miłosierny Boże, obchodzimy dzień zwycięstwa Twojego męczennika błogosławionego Władysława, któremu dałeś nieugiętą stałość w cierpieniach. Otocz nas swoją opieką i wybaw od zasadzek nieprzyjaciół. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.